Szczęść Boże, Agnieszka Kiedrowska. Witam Państwa w niedzielne popołudnie i zapraszam na informacje dnia. Pilna potrzeba głoszenia Ewangelii nie toleruje opóźnień, wymaga pełnej gotowości, mówił ojciec święty Franciszek w trakcie rozważań przed modlitwą Anioł Pański. Papież zachęcał wiernych, aby szli za Jezusem z miłości, nigdy dla promowania samych siebie. W trakcie spotkania z wiernymi ojciec święty, wskazując na dzisiejszą Ewangelię, przypomniał, że Jezus jest w drodze do Jerozolimy. To tam ma wypełnić się Jego misja. Jezus wybiera krzyż. Jego decyzja jest radykalna, a wszyscy ci, którzy za Nim idą, są powołani do tego, aby się z nią zmierzyć, mówił papież. Ojciec święty tłumaczył, że ci, którzy chcą iść za Panem, nie mogą stać w miejscu. Chrześcijanin jest wędrowcem, Kościół ze swej natury jest w ruchu. Nie jest osiadły i cichy, jest otwarty na najszersze horyzonty, jest posłany, aby nieść Ewangelię. Papież wskazywał, że pilna potrzeba głoszenia Ewangelii nie toleruje opóźnień, wymaga pełnej gotowości. Kościół się spieszy, jest zdecydowany, nie opóźnia się. Do takiego wyboru Jezus zaprasza dziś i nas, mówił Ojciec Święty i dodał, że to wybór podjęty z miłości. Pójście za Panem nie może być sposobem na promowanie samego siebie. Biada tym, którzy myślą, by iść za Jezusem dla własnej promocji i kariery, po to, by czuć się osobami ważnymi. Jezus chce, żebyśmy byli rozmiłowani w Nim i w Ewangelii. Chodzi tu o pasję serca, która przekłada się na gesty miłości i solidarności z braćmi najbardziej potrzebującymi akceptacji i troski. Po modlitwie Anioł Pański Ojciec Święty zapewnił wiernych o swojej modlitwie. Obowiązująca ustawa o in vitro powinna być zmieniona. Zapisane w niej rozwiązania są nieetyczne i wątpliwe prawnie, podkreślają eksperci z Instytutu Ordo Iuris. Jak alarmują, procedura sztucznego zapłodnienia jest niebezpieczna także z punktu widzenia medycznego. Mijają 4 lata, od kiedy głosami posłów PO, SLD, Ruchu Palikota oraz części PSL przyjęto ustawę o tak zwanym leczeniu niepłodności, której głównym celem było finansowanie procedury in vitro. Eksperci Instytutu Ordo Iuris ponownie przyjrzeli się tej regulacji. Zwrócono uwagę na zasadniczy problem etyczny, jaki przynosi ta ustawa. Jest nim przedkładanie jednego życia nad drugie, decydowanie komu pozwolić żyć ze względu na jego wybrane cechy, a komu uniemożliwić dalszy rozwój. To także przedmiotowe traktowanie dziecka poczętego, podkreśla Marta Kowalczyk z Ordo Iuris. Również w ustawie człowiek w zarodkowym stadium został potraktowany jako niemal rzecz, która podlega przechowywaniu, transportowi czy wreszcie ocenie jakości. Występują tam określenia takie jak testowanie zarodków, dystrybucja zarodków, które w jednoznacznie przedmiotowy sposób traktują człowieka na embrionalnym etapie rozwoju. In vitro ściśle związane jest z eugeniką, czyli selekcjonowaniem komórek jajowych bądź nasienia w celu wyprodukowania ludzi tak zwanej wysokiej jakości. Tak jest między innymi w Stanach Zjednoczonych. Szczególnie preferowane są komórki jajowe pochodzące na przykład od młodych studentek z najlepszych uniwersytetów, z Ivy League, czy studentek utalentowanych muzycznie. Rodzice, którzy sami nie mogą posiadać potomstwa, są kuszeni przez przemysł in vitro. Chodzi o to, by wyeliminować ludzi tak zwanej niskiej jakości. Preferowani są natomiast ludzie tak zwanej wysokiej jakości, dodaje Nikodem Bernaciak z Ordo Iuris. Kolejny problem to in vitro 3 osób. Bezpłodne pary, które chcą znaleźć rozwiązanie swojego problemu w reprodukcji z udziałem osoby trzeciej, nie są świadome, że oferowane im rozwiązanie oznacza skazanie ich przyszłych dzieci na cierpienie, na problemy związane z kryzysem tożsamości. Problemem obowiązującej ustawy jest także kwestia finansowania procedury zapładniania pozaustrojowego, wskazuje dr Tymoteusz Zych z Instytutu Ordo Iuris. Mimo że zakończył się program rządowy dofinansowania in vitro i Ministerstwo Zdrowia nie podjęło decyzji o jego przedłużeniu, szereg samorządów zdecydowało się na dofinansowanie. Procedura in vitro przede wszystkim nie jest bezpieczna z punktu widzenia medycznego, podkreśla doktor nauk medycznych Aleksandra Kicińska, prezes Fundacji In Vivo, której celem jest leczenie niepłodności za pomocą naprotechnologii. Aby doszło do pobrania komórek jajowych z jajnika,
W związku z tym podaje się taką dużą stymulację hormonalną i już dzisiaj, ponieważ in vitro istnieje na świecie od ponad 30 lat, mamy wstępne doniesienia, że pacjentki poddane takiej procedurze są w grupie zwiększonego ryzyka nowotworów dróg rodnych, ale także raka piersi. Dlatego też eksperci Ordo Iuris domagają się zmian w ustawie o tak zwanym leczeniu niepłodności i proponują ograniczenie metody in vitro tylko dla małżeństw starających się o dziecko, a także ograniczenie ilości zapładnianych komórek rozrodczych, tak by nie dochodziło do nadmiernego sztucznego powoływania życia i jego unicestwiania, mówi mecenas Rafał Dorosiński, koordynator zespołu analitycznego Ordo Iuris. Podobnie chcielibyśmy, aby niedopuszczalna była procedura zamrażania zarodków oraz żeby skończyć z anonimowością dawców komórek rozrodczych, która to anonimowość wprost łamie elementarne prawa dziecka do poznania własnej tożsamości. Bez względu na zmiany, jakie mogłyby być wprowadzone do ustawy o in vitro, trzeba pamiętać, że ta metoda powoływania życia jest niegodna. W Wyższej Szkole Kultury Społecznej Medialnej w Toruniu zakończyła się pierwsza edycja studiów podyplomowych na kierunku polityka gospodarcza, finanse i bankowość. Projekt realizowany był we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim. Kolejna edycja studiów rusza od października. Po dwóch semestrach nauki przyszedł czas na obronę pracy dyplomowej. Poziom tych prac był wysoki. Komisja doceniła starania, zaangażowanie studentów i można stwierdzić, że realizacja tego projektu przyczyniła się do podniesienia poziomu wiedzy ekonomicznej słuchaczy na temat mechanizmów funkcjonowania polityki gospodarczej, finansów i bankowości. Mówi dziekan WSKSM dr Dorota Żuchowska. Studia podyplomowe na kierunku polityka gospodarcza, finanse i bankowość gwarantują zrozumienie podstawowych praw ekonomicznych oraz mechanizmów, które regulują przepływ pieniądza w gospodarce. To nie był czas stracony, przekonują sami absolwenci. Wykładowcy byli, uważam, że najlepsi, jacy byli dostępni. Tak? No, byli wykładowcy z NBP-u, z Rady Polityki Pieniężnej, profesor Łom. Byli ludzie z SGH z Warszawy, z UJ-u w Krakowie, którzy się zajmują na bieżąco tymi problemami. Egzamin był bardzo przyjemny, pytania podchwytliwe, aczkolwiek jeżeli ktoś samodzielnie napisał pracę, to łatwo było odpowiedź. Kolejna edycja studiów podyplomowych na kierunku polityka gospodarcza, finanse i bankowość rusza od października. Prezydent USA Donald Trump ponownie spotkał się z Kim Jong-unem. Jest pierwszym amerykańskim przywódcą, który przekroczył granicę Korei Północnej. Państwa wznowiły negocjacje dotyczące denuklearyzacji Półwyspu Koreańskiego. Przywódcy Stanów Zjednoczonych i Korei Północnej spotkali się wcześniej w Wietnamie. Negocjacje załamały się jednak, bo Stany Zjednoczone oczekiwały pełnej denuklearyzacji Półwyspu Koreańskiego. Kim żądał w odpowiedzi zniesienia sankcji nałożonych przez Radę Bezpieczeństwa ONZ. Dziś rozmowy zostały wznowione. Byłem zaskoczony, gdy zobaczyłem twoją wiadomość o możliwości spotkania dziś rano. Potem dowiedziałem się, że oficjalna oferta została złożona późnym popołudniem. Przywódcy spotkali się w strefie bezpieczeństwa Korei Północnej i Korei Południowej. Donald Trump jest pierwszym prezydentem Stanów Zjednoczonych, który przekroczył granicę Korei Północnej. Jestem dumny, że przekroczyłem tę granicę. To było świetne. To historyczny moment. Bardzo ci dziękuję. Stany Zjednoczone i Korea Północna mają teraz powołać zespoły negocjacyjne, których zadaniem będzie wypracowanie porozumienia. Rozmowy mogą ruszyć już w ciągu 2 tygodni. Nasze wspaniałe relacje dalej będą budować dobre wydarzenia, których inni mogą oczekiwać. Jestem przekonany, że to mistyczne moce doprowadzą nas do pokonania wszelkich przeszkód. Na razie nie ma jednak mowy o zniesieniu sankcji. Nie cieszą mnie sankcje dla tego kraju, ale pozostają w mocy. Spotkanie Trumpa z Kimem trwało około 50 minut. Amerykański prezydent zaprosił przywódcę Korei Północnej do Białego Domu.
Na teraz to wszystkie informacje. Ponownie zapraszam serdecznie o godzinie 18:05. Życzę Państwu miłego niedzielnego popołudnia. Do zobaczenia.